Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj tak trochę nietypowo, dlatego że chata pełna, wiadomo, sprzątanie przedświąteczne i dzieciaki biegają, także nie miałam się gdzie rozstawić, więc jestem chyba w najgorszym z możliwych miejsc, ale trudno. Chciałam Wam pokazać po prostu najnowsze pudełeczko Love Lula, które przyszło właśnie wczoraj. I chciałam właśnie jak najszybciej Wam pokazać, żebyście sobie zobaczyły ten kod rabatowy, który tam jest ważny tylko do końca miesiąca. I jak ono się prezentuje w tym miesiącu. Znowu, jak zawsze mamy 5 produktów, ale jeden z tych to jest próbka. I może od tej próbki od razu zacznę. Jest to firma Marlena, czy Marlena. I jest to włoska firma kosmetyków takich naturalnych i bardziej luksusowych. I tutaj właściwie ta próbka chyba była rozdawana losowo, dlatego że na tym spisie, na tej karteczce nie ma co to jest, tylko że to jest po prostu próbka tej firmy, która jest nowością w ofercie na stronie Love Lula. I mi się akurat trafił Harmony Light Moisturizer, czyli jakiś tam lekki kremik nawilżający. Słuchajcie, ja już sprawdzałam sobie na stronie Love Luli te kremy i one kosztują coś koło ponad 40 funtów za pełnowymiarowe opakowanie, no ale jest te 20% zniżki, jeżeli ktoś firmę zna, może z tego skorzysta, jeżeli komuś się ta próbka tak bardzo spodoba, to może dlaczego nie. Słuchajcie, pokażę Wam resztę tych produktów i zacznę od gwoździa programu, którym jest, słuchajcie, maseczka Madara, ta maseczka złuszczająca z kwasami AHA. Niezmiernie się z tej maseczki cieszę. Już raz, jeżeli subskrybujecie pudełeczko albo jeżeli oglądałyście tego typu filmiki, to raz już ta maseczka pojawiła się właśnie w pudełeczku Love Lula, ale w malutkiej wersji, bo tylko 12 ml, a tym razem mamy pełną wersję, czyli 60 ml produktu i ta maseczka jest warta 20 funtów, sama tylko ta maseczka, także bardzo się z niej cieszę, bo bardzo mi się ta malutka próbka już zresztą skończyła, ale bardzo mi się podobała, ja zresztą nieraz Wam o tym mówiłam. Dalej, słuchajcie, mamy dwa produkty do ciała i zaraz Wam pokażę. Dwa produkty do ciała. Jeden to jest firma Green Frog i to jest Soulberry Hand Wash. Coś takiego już raz pojawiło się w pudełeczku Love Lula właśnie z tej firmy Green Frog, ale to był jakiś tam inny produkt do mycia ciała, tym razem mamy produkt do mycia rąk. Ja nie sądzę, żebym marnowała tak dobry produkt do mycia rąk, po prostu będę go używać do mycia całego ciała, dlatego że to ma bardzo, bardzo dobry, naturalny skład, bez SLS-ów. Ogólnie no firma taka właśnie, jak sobie spojrzymy na stronę Love Lula, to firma ma w swojej ofercie głównie właśnie takie produkty do ciała, do mycia ciała i chyba też tam są balsamy o bardzo dobrych, naturalnych składach, no niestety dosyć drogie produkty, więc nie wiem, czy się skuszę. Ja w każdym razie mam jeszcze jedną próbkę z tych poprzednich pudełeczek, jeszcze tego nie używałam, także muszę pozużywać te próbki, bo nie ma sensu tego trzymać. I drugi produkt to jest Apple & Bells i ta firma również pojawiła się, przepraszam, w poprzednim pudełeczku, z tym, że wcześniej to był taki balsam jakiś ekskluzywny do ciała, a tym razem mamy malutkie opakowanie, bo tylko 50 ml właśnie tego żelu do mycia ciała i to jest, mi się trafił Grapefruit and Seaweed. Słuchajcie, oglądałam dziewczyny tam, Agnieszka Szwarcu pokazywała pudełeczko Liferia, jakie ostatnio otrzymała i identyczny produkt jest tam w tym pudełeczku, także widać, że firma prowadzi jakąś tam szeroko zakrojoną kampanię reklamową. No niestety, słuchajcie, taki pełnowymiarowy produkt, chyba 200 ml, kosztuje 18 funtów, no mi się wydaje, że to jest lekka przesada, jak na żel do mycia ciała, no ale nie wiadomo. Słuchajcie, i ostatni produkt, to jest znowu firma Foam. Raz już też ta firma się pojawiła w pudełeczku i wtedy było takie serum nawilżające, a tym razem mamy Hydra Plump and Firm Cream, czyli ujędrniający i nawilżający krem. Tu jest napisane, że antioksydant, no i tak dalej. Słuchajcie, również sprawdzałam sobie na stronie Love Lula i te kremy też są dosyć drogie. No ale cieszę się, dlatego że to opakowanie ma 15 ml, fajny szklany słoiczek, także ja myślę, że 15 ml to jest, słuchajcie, dosyć sporo kremu, żeby sobie móc go właśnie przetestować i sprawdzić jak się sprawdza. Także ja się z tego kremiku bardzo cieszę i te produkty, ten kremik, właściwie większość z tych produktów nie będę wkładać do swoich zapasów, tylko będę je od razu używać. Słuchajcie,
Podsumowując, ja się bardzo cieszę z pudełeczka w tym miesiącu. To znaczy tak, no najbardziej się cieszę oczywiście z tej maseczki z Madary, bo to jest, uważam, rewelacja, bo to jest drogi produkt i pełnowymiarowe opakowanie, także ja się bardzo z tego cieszę. 60 ml maseczki, ja myślę, że to wystarczy naprawdę na dosyć sporo. No jeśli chodzi o te produkty do ciała, to powiem Wam, że tak średnio jestem zadowolona, dlatego że no fajnie, no to są ekskluzywne, jakieś takie droższe, no coś takiego fajnie sobie czasami poużywać, ale ja nie sądzę, żebym się skusiła na pełne, na to, żeby po prostu zakupić pełnowymiarowe opakowanie. No i próbka, słuchajcie, no ja nie za bardzo przepadam za takimi saszetkami, takimi próbkami, no ale fajnie sobie też może spróbować jakieś tam firmy, które jeszcze nie znam. Oczywiście ja Wam tutaj wpiszę ten kod w tym miesiącu na te wszystkie firmy. Może będziecie sobie chciały coś zakupić z Madara, to macie 20% off, ewentualnie z tych innych firm tak samo. Także ja Wam ten kod tutaj napiszę, a tymczasem serdecznie Wam już dziękuję za oglądanie. Przede wszystkim chcę Wam życzyć wesołych świąt, wesołego jajka, mokrego śmigusa, dyngusa i ogólnie wszystkiego najlepszego i oczywiście zapraszam Was do następnych filmów już po świętach. Cześć!